Witam wszystkich i zapraszam na prezentację dzisiaj drużyn, właściwie drużyny, która weszła z nowym DLC darmowym do Blood Bowl 2. I chodzi mi o nieumarłych, czyli wampiry, no, głównie pewnie wampiry, chociaż frakcja nazywa się Nieumarli, ale mamy tam też wampiry do, jako możliwe możliwych zawodników, a na pewno gwiazdę. No dobra, stwórzmy sobie drużynę nową. Oczywiście DLC to jest trzecie już, tak? Pierwsze były elfy, to już było dawno, w zeszłym roku. Potem byli dodatkową DLC, byli Nordowie, ale Nordowie jakoś mi nie podeszli i zrobimy sobie ich drugich w kolejności w następnym filmiku. Teraz zrobimy sobie nieumarłych. Drużyna, no taka średnio oni są, ale mają bardzo fajne postacie, którymi są mumie, moim zdaniem. No i dobra, zróbmy sobie jakie logo. Jak nazwać? Ojej, o tym nie pomyślałem. No nie, nie, nie. Powiem wam, że to pierwsze mi się bardzo podobało. O. Może tak? Tak na szybko? Aha, jakie motto? Heh. Pomyślę chwilę. Okej, okay, mam. O, super. Motto. Dobra. Mamy logo. Koszulka. No nie. Brązowy pancerz. Taki czerwony mi się podoba, albo bordowy. Ewentualnie dwukolorowy też mógłby być super, ale nie szakownica. No ten. Ten jest najlepszy, Mordheim. Dobra. Podziemne Imperium. Nie. Który krańca świata. Wygląda, że Nagarod zagramy. Poziom pierwszy, poziom pierwszy. Tak. Okej. Okay. Nazwę stadionu, o Boże. Więcej mogłoby być tych stadionów. No ale dobra, nie narzekajmy. Nie, sami sobie wybierzemy drużynę. No i dobra. Na pewno weźmiemy sobie dwie mumie. Świetne są, bo mają regenerację i jako duży zawodnik dwa plusy mają. Jeden to jest to, że nie są samotnikiem w końcu. I drugi plus to jest to, że można mieć je dwie. Nie są jakieś super mega mocne, ale dwie można mieć. I to mi się bardzo podoba. Jakoś sobie może je skonfigurujmy. Barut Tyran. Nefre. Tumtos pierwszy. Niech będzie, ale nie. Taki zamaskowany mi się podoba. Okej. Okay. Mamy jednego, bierzemy drugiego. Ramzes Okrutnik, może być. O, taki na wpół maskowany, Boże, co ja gadam. I teraz tak, drugą fajną rzeczą, o, co mi tutaj? Stefan Niesprawiedliwy, brokowanie, regeneracja. Zasięg ruchu 6, czyli tacy taki blitzer typowy, tylko że klasa pancerza mniejsza niż u orków. Blokowanie, regeneracja. Stefan Niesprawiedliwy. Bardzo fajnie. Może taki trochę młodszy. O, dużo głów nie mają, niech będzie ten. Weźmiemy sobie dwóch takich, czyli starsze kasy. 670. Mam jeszcze gule. Gule są bardzo fajne, bo są dosyć szybkie. Szkielet, gruba czaszka, regeneracja. Nie mają regeneracji gule. Zombie. Regeneracja. Aha, zombie to jest prawie taki jak szkielet, tylko że szkielet ma grubą czaszkę i wartość pancerza 8. Ale kurczę, podobają mi się gule, bo mają unik, a unik jest rewelacyjny i są dosyć szybkie. Kupię sobie na razie
Grobowców profanator. Dobra, może być ten. Kul kosztuje 7000. Ile jeszcze mam? 60. Nie wiem, czy jednego upiora, czy dwa. Upior kosztuje 9000. Kurde, nie chcę tu prze... No dobra, ale mogę jeszcze zresetować. Bo wiem, że będę miał przerzuty 14000. Chciałbym, żeby mi wyszło, żeby mieć dwa przerzuty. Dobra, to kupimy jeszcze jednego upiora. Vlad Rzeźnik, o! Rewelacja. Tak staro mi się wyglądać. Ten mi się podoba. Dobra, mamy 51000. Gule. Gule będą ciężko, często padać. Uszu zmiatacz, nie. Padliny zbieracz. Może być ten. Dobra, i mamy 44. Gulu mogę mieć 4. Upiorów mam na maksa. Dobrze. Nie, ten mi się tak nazywa. Złok tropiciel. Dobra, niech będzie taki. I co? Jeszcze jednego. Za 7000. I jeszcze będę mógł zombie dokupić. Dobrze. No nie, kamyków. Dobra, nie będzie kamyków porywacz. Dobra, z takim łbem. I co? Zombie, trzy szkielety. Gruba czaszka. Co dawała gruba czaszka, bo nie pamiętam. Tak wygląda szkielet. Wolniejsze są zombie, ale mają lepszy pancerz. No to powiem że wam, że bardziej mi się podoba szkielet. Ten zombie też nie wygląda zbyt fajnie. Podoba mi się bardziej... Szkielet jest taniutki, wartość pancerza 7, tym się nie przejmował. Dobra. Bezudziec. Aulus, rękołam. No dobra, nie będzie. Jeszcze. Kurde, super. Jaki łeb. Po prostu. Bez pół bama. Okej, okay, kupujemy. 12 zawodników chcemy mieć. Dobra. Nie. Seksus pośmiertnik. Okej. Okay. 10 i jeszcze dwa szkielety i powinno być akurat. Edmund rozpruwacz. Nie taki łeb. I ostatni. Ok, jak Edmund miał 14 tysięcy na... Ostatnia diagnoza. Super. I on będzie miał łeb ten. Ok. Dobra, potwierdź zakupy i do tego dwa przerzuty i jesteśmy na full. Okej, okay. Co jeszcze jest tu ciekawego o nieumarłych? Powiem wam, że nie mają, nie mogą kupić tego. Nie mogą kupić aptekarza, ale za to mogą kupić... Za to mogą kupić... O Jezu, nie mogę się skupić. Igora. No to zaraz wam pokażę. Nagram sobie mecz towarzystki, lokalny. I weźmy sobie tą moją drużynę. Nowo otworzoną. Już trochę mam tych zdechli. Dobra. Okej. Okay. Przeciwnik SI weźmy sobie wysoki. Mam nadzieję, że nie przegram. Dawno nie grałem. I zagramy sobie może na Nordów? O! I zaprezentuję wam od razu dwie frakcje. O Nordach nie oglądałem filmiku. Tutaj się dowiedziałem co i jak ładnie grać nieumarlimi, jaki sobie zrobić setup. Ci są trochę lepsi. Ice Castle Wolves. Norska Rampagers. Dobra, weźmy tych. Krwawa łaźnia, oczywiście. Weźmy sobie trochę dłużej, bo dawno nie grałem. Weźmy sobie tak, bo będziemy grać z tym motywacją. No i to wam pokażę. Oczywiście mogą mieć dziewczyny.
Mam portfel 300 tysięcy. Tak, mógłbym mieć jeszcze jedną mumię i to jest dobry pomysł. O, tu jest gwiazda jakaś. Ramtut trzeci. Wampir, hrabia Luthor van Drakenborg. No i to jest Igor. On umożliwia przerzut w momencie, kiedy będzie używana regeneracja, ile się nie mylę. I reszta jest standardowa. Opłówka, czarodziej. Ile mam? 300 tysięcy do wydania. Igora nie chcę. Ten jest strasznie drogi. Tego nie chcę. Najemnik, najemnik, najemnik. Upiór. Aha, nie mogę mieć więcej. Bo mam dwóch już. Nie będę tego brał. Nie mogę kupić? Wydawało mi się, że tam gościu miał. Trzech. Spróbuję. Okej. Sorry za małą przerwę. Mój syn w Pokémony gra. Więc musiałem powiedzieć, że właśnie jakiś na następny poziom wskoczył. Kurczę, wziąłbym sobie tą gwiazdę, no. A tu co? Aha, no bo jest za drogie, no tak. Ale wiecie co? Zrobimy inaczej. Zróbmy sobie droższą drużynę, weźmiemy sobie tą gwiazdę. Prawa łaźnia, motywacja. Dawaj, dawaj. O właśnie. Mam 60. Dużo mocniejsi będą. Dwie gwiazdy może sobie weźmiemy. Ten no, jest samotnikiem niestety właśnie. Ale dobra, zobaczymy sobie co on tutaj będzie miał. 21 tysięcy. Ram tuta. Ale kurde, czy mi się wydaje, czy... No właśnie, dobrze, myślę, że nie mogę tego. Kupmy sobie czarodzieja. Łapówkę nie chcę. I mam 60 tysięcy. Tu weźmy sobie laseczki. No bo co? Okej, okay, zostaje 1000. Hej, zobaczymy jak mi to pójdzie. Okej. Okay. Gotowe. Zostało mi 10 tysięcy. Pewnie się teraz będzie wczytywać, więc zapauzuję nagrywanie. Okej, okay. Zaczynamy meczek. No jest. Dobra, zamknij się, bo te napisy mi się tu pojawiają. O Jezu, ci jacy. O fuck. Kurde, yeti jaki. Ale gejosko wyglądają. Sorry, ale ktoś to lubi Nordów. Całym szacunkiem, ale... Te spodenki... But they can be injured. You gotta focus on their key players. Blitzers, Snow Troll. Practically all the players. O Boże, ale ja już dawno nie grałem. Dobra, ustawię sobie i za chwilę się zobaczymy. Okej, okay, ustawiłem się tak. Zobaczymy, czy nie przykwasiłem zbyt mocno. Okej, okay, wykopujemy piłę na środek. Nasza gwiazda wykopuje. Zmiana pogody, przyjemne. Dobrze, na szczęście. O, ale wykop, kurde, gościu. Rewelacyjnie to wykopałeś. No i zobaczymy. Może jakieś screenshotiki fajne robię. Och, ale kurde. Wyglądają. Pewnie w trakcie screenshota akurat. No. Okej.
No, ciekawe, czy podniesie. A co oni mają? Paul Werner. O kurde, blok i szał. No dobrze, że go przewrócił. Okej. Ten ma co? Regeneracja. I blok. A który na nic się nie przydał. Dobra. Piwa jest daleko. Spróbujmy się przedrzeć tędy. On ma blok. Dobra, spróbujmy go pierdyknąć. Dobra, przesunę go. Czy tu? Tu. Podążaj. Podążaj, mogę podążać. Dobrze, zaraz go pierdyknę sobie tym, ale tym już tu lecimy. Tu polecimy. Tym na pewno wstanę. Tym na pewno wstanę. Tym na razie nie będę wstawał. No i dobrze, to mogę pierdyknąć tego. Dam go tu. I zostaniemy. Czy mógłbym... Uj, lala. Mógłbym spróbować tego tu. Na jednej kości. Spróbuję tak się ustawić. Pewnie dużo nie da. Ale spróbujemy tak. Podążamy. Dobra. Mogę. O, pięknie. Już w pierwszej turze. I tu zostaniemy. Okej. Okay. O, tego mogę. O, pięknie. Znokautowany. Okej. Okay. Dobrze, to nie było zbyt roztropne, no ale dobra. W końcu to był ghoul. No ten wygląda kozacko. No dobrze, dawaj, dawaj. Ale pierdyknięcie. Ogłuszony tylko, dobrze. Fajnie by było tego wywalić. O, dobrze, nie wywalimy go tu. Kurde, tego muszę uważać. Dobrze. Mam ładną linię obrony. I teraz tak, tu się podniesiemy. Tu się podniesienie, a ten co ma? Nie ma żadnych uników, ani takich innych.
I tu mógłbym go pierdyknąć. Dobra, ale to później sobie zestawię. Bo to mi pewnie nie wyjdzie, znając życie. O. Tu nie mam bloku, kurde. Lepiej tu by było wypierdyknąć tym wampirem. Ale wampirem? Co on ma? Zawodnik może używać się w nadających wrażenia pod koniec ruchu. Zadamy, że przywni, wynająć się na polu przylegającym. Wykonujesz na to złożenie i minus 1 za każdą strefę ataku. Wraca wcześniej. Wówczas zawodnik traci swoje strefy ataku i nie może łapać, powodować, a nie przekładać. Dobra, to trzeba by było użyć może. Tego chyba wolę pierdyknąć tym. Tu by się warto było wbić w nich. Jak oni są z rzucaniem specjalnego. Tu bym się ustawił tym. A potem tym tu. Spróbował. A ten ma blok? Kurde, wszyscy mają blok, ten ma jeszcze szał. Ten ma unik. Ten tam nie dobiegnie. Dobra, spróbujmy tak. Czy może tego wywalić? O, ten jest dobry. Ma blok też. Musimy go tu. Tu popchnąć tym. Dobra, zróbmy to. No, czas już mi się kończy, super. No, jak zwykle. No dobra, ale nie mam złego ustawienia. Przynajmniej. Pała ze mnie. Za dużo gadam, no. Nie ma, kurde, chciałeś mi tu uciec. Jeden ty. O, pięknie. Dobrze, trochę w końcu coś. Na dwóch kościach. Dobra. Zaryzykuję. Dobrze. Dało się. Zostań. O, pięknie. Takiego zawodnika mu zarąbać ładnie. Kontuzjowany. Dobrze, ważne, że wypada z gry. Tutaj teraz też dobrze. Okej. Wypchnę, więc tu nie robię nic. No i teraz fajnie by się było tu wbić między tych. Stawmy się tak. Stawmy się tak. Czy tego mogę tu położyć? Tak, ale ma blok. Więc tego szkieleta ustawmy tu. Tyk. Pierdyknijmy tego. A to w ogóle ta mumia ma szansę temu dowalić? Ma nawet. No, 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 no dobra, próbujemy najpierw to. Jest! Niku, dobrze. Dajmy go tu. I podążamy. Pięknie! Pięknie, dobrze. Teraz można by się było pokusić o postawienie się tutaj, żeby poprzeszkadzać.
Tak, spróbujemy to. Dobrze, tak jest. I stój tu. No i tu na koniec zaryzykujemy to. Blok. Dobrze, niech będzie. Obydwaj leżą. No, nie jest źle. Błąd głupi z czasem. Udało się w miarę naprawić. Aha. Aha. Tu mam dziurę, tak to wiem, ale jak tego wypchnę, to mi się trzech zawodników zwolni. A ten, mam nadzieję, że mi stąd cieć nie ucieknie. No, a zwinność 2 tylko, więc... Siła 4. O, tak! To opłacało się go przewalić. Bardzo się opłacało. Yeti. No i właśnie to jest ten plus, że teraz mumia sobie bez problemu wstanie. Będę mógł nią nawalać. Tu po prostu wstanę. No i teraz, bo fajnie by było się jakoś do piłki spróbować dostać. Ten ma blok niestety. Mumia wstaje. Tu się ustawię tu. Nie, tym się ustawię tu. Nie, wsparcie mnie. Tym się ustawię tu. Tego na razie zostawię. Tym się ustawię tu. Tu. Tak, tu. Ok. I teraz tego spróbujmy wyrąbać. Jest. Z tym. Zostań. Ach, jest. Czy on leży? No niestety obuszony chyba tylko. Dobrze. I teraz mogę sobie gulem polecieć, tu obstawić. Sparciem. A ten sparciem? Ten też sparciem. Zadajmy tu. Jedziesz, jedziesz. Tego dajmy. Nie. Tu będzie wsparciem, ale najpierw walnijmy tego mumią. O tak. Tu. I podążaj. O tak jest. Już te napisy mnie wkurzają, kiedy nie mogę screenshota zrobić. I teraz... O właśnie. To będzie dobry pomysł. Czy tu? Tu będę. Tym się będę mógł teraz ustawić tu bez parcia. Gulem. I tym obstawimy tego tutaj. Tak, to jest też dobry pomysł. Żeby mi tutaj nie mógł za bardzo się wyplątać. To jest czwarta tura, dobrze. Koniec tury. Ogłuszył. Dobrze. Ogłuszył mi upiora. No, ale tu się nie udało. I tak jest. Nie ma. Dobrze. Teraz, czy ten, by go grzmotnąć najlepiej. Tak, żeby piłka poleciała sensownie. Sześć ruchu. No tu chyba będzie najlepiej. Tak. O, fuck.
coraz gorzej. Ma blok, kurde, to jest ryzyko. Dobra, zrobię tak. No fuck! No. Tu mi poleć piłko i podążę. Dobra. Teraz się tu obstawmy i spróbujemy podnieść piłkę tym gólem. Tym będziemy blokować tego tu. Tym się ustawimy tu. Nie, kurde, żebym się coś źle zrobił. Ten tu. Dobra, i te dwa góle będą tu przeszkadzać. I teraz próbujemy podnieść piłkę. 67%. Dobra. Próbujemy. Dobrze. I co, lecimy już? Ile ten ma punktów ruchu? 6. Tu wsparciem. No, ten może jeszcze próbować. Dobra, tak tu zostawimy. Koniec tury. Chociaż ten może jeszcze cudem wyrzucić. Trzeba było się odsunąć, a jeden to był błąd. Tu trzeba było się o jeden przesunąć. No tak, tego mi powalił, to się spodziewałem. Fajne mają ciosy. Dusza, dobrze. Likes to be well assisted in a fight. The player's fist is approximately the same size as his entire opponent. Ten ma tyle tych rzeczy i coś tak nie zabija ten Yeti. No i teraz możemy cisnąć. Tym go powalmy. Dobrze. I podążaj. Tu by się przydał screenshotik na tego wampira, kurwa. Dobra, i teraz jak ja tu się mogę przesunąć, żeby się ładnie obstawić? Tego na pewno podniosę. To by się fajnie było ustawić przy tych, kurde. To jeszcze może, kurde, uciec. Dobra, ustawmy się tu. O Boże, ale wolno. Aha, i tu trzeba się podnieść. Tu na pewno wstaniemy. To spróbuję tutaj uciec. Teraz lejemy tego. Tylko na jeden. Na jednej kości? Dlaczego to na jednej kości? Dobra. Tego sobie ustawię. Gdzie tu? Czy tu? Tu. Tego ustawię tu. Tu. Kurde. Dobra, ale ma blok. Spróbujemy. Dobrze, udało się. Nie szkodzi. Ogłuszony. Teraz tego. Tak. O, fuck. No, wampira mi powali. No, to teraz nie wygląda to dobrze. Kurczę. No ten musi mi tu rąbać właśnie. Yes. Dobrze. No i mamy punkt. Może byśmy spróbowali tutaj któregoś jeszcze.
Sen stoi tyłem. Kurde. Dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać. 1 do 0. Jeszcze będę miał turę. Dobra, zobaczymy się w drugiej połowie. Bo tutaj już się na pewno nic nie wydarzy. No dobra, zaczynamy drugą połowę. Wywaliłem jeszcze palu. Pod koniec pierwszej. No nie. To jakie są predefiniowane. Bez sensu. Dobra, zobaczymy się za chwilę. Dobra, rozstawiłem się tak. Chyba trochę bardziej sensownie. Delikatnie pewnie się... Dobrze. Dobrze, dobrze. Mogę teraz normalnie przyjąć. Wampirem trzeba lać. Dwa gule oddelegujemy do tyłu. Tego, a tym będę podnosił. Tu się ustawimy, tak. O. Tu chyba jest sens tego wymotnąć. Na jedno kości, nie za bardzo. Tu jest lepiej. Ale ten ma blok. Dobra, podnieśmy teraz. Bo z nas nie podniosę i będzie tyle. No właśnie, dobra, spróbuj. Dobrze. Dobrze. Ok, spróbuję tu. Tym wampirem się obstawię. Czy nie? O, tu byłby sens. Tak. Robimy. A potem walnę Yeti. No niestety. Ok, ale nie jest tak źle. Wszyscy kurde mają blok. Dobra, wolę tu. Okej, dobra. No nie jest tak źle. Ale jak tu będę miał dziurę, jak mi przewali tego. Niesprawiedliwego. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie troszkę przypauzujemy. Zobaczymy, jak komputer się uda mu się tu przedrzeć i za chwilę się zobaczymy. No, nie idzie, idzie nieźle. Udało mi się wampirem grzmotnąć Yeti. Spychamy ich na prawą stronę. Podążaj, podążaj. Okej. Okay. Teraz tego. Tu jest ryzyko. Dobrze, udało się go przynajmniej odepchnąć. Zostań mi tu. I tu jest trochę niedobrze, bo tu jest ten odsłonięty, kurde. I tu będzie bardzo ryzykowny atak. No tu się nie popisałem. Bo tu go zostawiłem z tyłu odsłoniętego. Dobra, ale przynajmniej tylko polecił w dobrym kierunku. Ten, a to się nie opłaca. Lepiej niech tu stoi i przeszkadza. To też się nie opłaca. Wszyscy mają blok. Trudna drużyna, dobra. Zobaczymy, jaką komputer będzie miał na to odpowiedź. No właśnie, no właśnie. To był w ogóle błąd.
Ale unik. Ale unik mi uratował i nie uratował. No jest. Dobra, ale wygrywam 1-0. I co podniesie jeszcze? Podniósł. O, ja cię kręcę. Dobrze. Dobrze. O, tu się obstawi. Kurde, ale ja ty musiał znowu się namęczyć, żeby go przewalić. No i tak, pierwsze wrażenie. Upiory są trochę słabe. Szkielety są mięsem armiatnym. Mumie dają radę, ale jak dopiero jak im się blok wyekspuje. Czy tu byłaby szansa? No byłaby szansa. Tego muszę stąd wyszanić. Tutaj tu nie ma opcji. Tutaj nie ma opcji. O, tym się mogę podnieść. I dobrze. Tu się ustawimy. Nie chcę, żeby mieli przewagę. To może na koniec. Czyli co, że tego tu. Potem tym podlecieć tu. I przewrócić go tym. No spróbujmy tak. Dobrze. Pierdut. Podążaj. Podążaj, żeby ten mógł przebiec. Potężny strzał, super. Teraz mogę się ustawić tu. Dobrze. Teraz zróbmy to. Dobrze. Podążę oczywiście. Ja cię kręcę. To był fart. Jeszcze powinien to złapać. Dobra, teraz jeszcze mogę tego rąbnąć. Tak. Okej. Dobrze. Nie ma uniki. O, ten wypasiony gościu. Super. I znokautowane. Ale te mumie nawalają. Cudownie. No i tak, tym to już nie ma co. Wszystko będzie na czerwonych kościach. Ale mogę jeszcze tu spróbować. Czy to już za dużo będzie? Ma unik, kurde. I on ma. On, dobra, bo on ma to, będzie miał. No dobrze. O! Jeszcze Vlad kontuzjowany. Nie udało się, regeneracja nie zadziałała chyba. Podniesie czy nie podniesie? Podniósł, no co za jaśnik. Ja bym chciał tego kurde wampira tu screenshotować. No. Jak on się nazywa? Aha. Teraz ja decyduję, gdzie ten się przesunie. Tu. Dobrze, że tu. Tam za daleko był. Będę ale się obronił. Unik, super. Unik to jest jedna z moich ulubionych umiejętności. A unik plus blok to już jest w ogóle szał. Kurde, 11 tura. I tak daje radę, no. Dobra, słuchajcie, zobaczymy się za chwilę. Zobaczymy, jak uda mi się z tego wyjść. Okej.
Teraz jest taki moment, w którym chyba użyję sobie czarodzieja. W sensie nie jest źle. Niestety atak na Yeti skończył się tym, że ogłuszył mi wampira. Także super. No ale jest taka sytuacja, że on ma całkiem dobre miejsce, a ja tutaj chociaż... No spróbujmy. Błyskawica, kula ognia może. O, i akurat tych trzech by mi tu pierdyknęło. Tak jest. Jep, jep, jep. Okej, okay. Tylko czy to... Nokautowany kamień. Mam nadzieję, że nie będzie to strata. Też znokautowany. I cudownie. Właśnie o to chodziło. Teraz mogę tym nawet podnieść piłkę. Tu przyblokować. Tu się ustawmy. Z tej strony się ustawmy mumią. Chociaż mumią fajnie by było tego grzmotnąć. Chociaż tą mumią też mogę go grzmotnąć. Dobra, tą mumią się ustawmy z tej strony. Drugą mumią z drugiej strony, a tym będę podnosił. Za ile będę podnosił? 67. No jest. Wsparciem. Dobra, po prostu się tu ustawię, nie będę ryzykował. Może szkieletem go pierdyknę. Nie jest źle. Podnosimy. Nie mam już przerzutów. Dobrze, podniósł. I co? I ustawimy się tu. To jest mini klateczka. Możemy pojechać z drugiej strony, niestety tym na przykład. Zaraz spróbuję coś z tym zrobić. Dobrze, jeszcze tego pierdyknijmy. I jest! Podążaj. Dobrze. I tu mogę sobie tym się obstawić. Tu. Jak mi ucieknie, to się wkurzę. Czy tu? Czy tu? Tu się ustawię. Dobra. Okej. Czy tu mógłbym? Nie mógłbym. Co na jednej kości? Nie ryzykuję. Okej, koniec tury. No i co oni teraz wykombinują? Chyba już nic. Ten kurde... O, ha, ha, ha. Przerzut. O, udało mu się. No. O! Nie ma. Skończyły się przerzuty, kurde. No, teraz uciekamy stąd. Uciekamy czy nie uciekamy? Dobra, uciekamy. Tu, bo on te szały ma. Nie ma przerzutu. Kurde, trochę źle to zrobiłem. Dobra, jedno parcie zrobimy. Okej, starczy. Powinien najpierw się tutaj zabezpieczyć, cholercia. Źle to zrobiłem. O, wampirem sobie zrobimy atak. A to za chwilę. Bo najpierw sobie zrobimy mumię tutaj. Dobrze. Aha. To już z tego nie wyszło. Tu nie będę ryzykował. Dobra, spróbujmy tym wampirem. Co jest? Wybierz. A. Blok. Przesunięcie. Blok. Ogłuszony. No, to się odkuł. Mój tutaj. I gdzie on poleci? Tutaj tego przyblokuje, tak? Tak. U, jest, co ja zrobiłem? Ale ze mnie bałwan. Jak zawsze to samo. Dobra, ten jest ogłuszony. Tu muszę jeszcze tego sobie tu obstawić. O tak. I to wszystko. Reszta jest w miarę okej.
Ten znowu będzie robił uniki. Dobrze, też piłki mi nie zabierze, bo zmarnował rozegranie. Złok tropiciel jest kontuzjowany, no proszę. Bez długotrwałych. W ogóle komputer słabo gra, miał ze dwa razy takie opcje, że mógł wywalić tutaj. Raczej, ale grzmotną. Mści się na koniec, za ham. Tura, tura, 15. Dobra, słuchajcie, już tutaj się będzie grał na zwłokę do końca meczu, także zobaczymy się już pod koniec przy ostatnim gwizdku. Okej, i koniec meczu. Dosyć łatwo wygrana, jak to z komputerem zawsze. O! A, rewelacja na koniec, to mówią. 2 do 0. Zniszczony pancerze 13, zniszczony pancerze 10. No, krwawy dosyć mecz, fajny. Okej, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tylko jakieś ciekawsze DLC się pojawią, to na pewno postaram się coś nagrać. Być może nagram coś z jakiejś ligi, zagramy albo coś w tym stylu. Dawno tego nie było. No ale zobaczymy, czy wam się spodoba. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.